Eliasz już przyszedł, ale oni go nie poznali i postąpili z nim tak, jak chcieli. Adwent jest takim czasem, w którym trzeba się zdecydować albo pójść za Bogiem, za Chrystusem, ukochać Go, służyć Mu, albo stanąć przeciwko Niemu. Postawa proroka Eliasza pozwala nam rozwiązać ten dylemat. Nie na darmo Kościół wprowadza go, w adwentowe mroki blaskiem Jego oczu osiedla nam drogę prowadzącą do Chrystusa. Nie na darmo Chrystus nas upomina, byśmy przyjęli na siebie coś z tej postawy. Najważniejsze to mieć w sobie tego ducha Eliaszowej gorliwości. Z myślą o tej gorliwości, w trosce o duchową Bożą łaskę, Chrystus nazywa Jana Chrzciciela w dzisiejszej Ewangelii nazywa nowym Eliaszem. On także, jak ten drugi Eliasz, błysnął światów oczy blaskiem swojej odwagi, on także wzywał do stałości wierze, podprowadzał wątpiących i słabych do Chrystusa. Wielka szkoda, że współcześnie z nim żyjący ludzie nie poznali, nie postąpili z nim, jakże fatalną popełnili pomyłkę. Mieli w jego w osobie najwspanialszy wzór, który przygotował ich na to przyjście Mesjasza, a oni wzgardzili nim. Czy myślę o tym, że w Adwencie muszę choć na chwilę, choć na trochę być Eliaszem, być Janem chrzcicielem? Czy zastanawiam się nad tym, że muszę być najpierw dla siebie, a potem dla innych? Kiedy jesteśmy na tej drodze, przygotowujących nas, na to przyjście Chrystusa nie wszystko będzie wyglądało różowo. Nie wszystko będzie po naszej myśli. Ale postać Eliasza z dzisiejszej Ewangelii niech będzie dla nas natchnieniem i zachętą do tego, by za wszelką cenę służyć sobie i światu i stać się takim drugim Eliaszem.